to może nam pomożesz? Witam was, dziewczyny. Dzień dobry. Witam cię, cześć. Kiedy Gosia się zorientowała, że różni się od innych dzieci, musiała cię spytać, dlaczego jest inna. Znaczy, powiedziałam wtedy, że ona jest darem od Boga, że tak Bóg po prostu chciał i tak wybrał, że ona musi być taka. Dzieci w piaskownicy faktycznie nie dawały jej odczuć, że jest inna? Nie, znaczy przychodziły. Też przyjęły te informacje tak, w ten sposób, że no taka się urodziła i to jest dar od Boga. Oczywiście, akceptują, przychodzą po nią, bawią się z nią. Traktują jak normalną dziewczynkę ją. Nikt nie pytają się. Na podwórku dzieci się nawet nie pytają, dlaczego ona taka jest. Czyli ty nie musiałaś odpowiadać na takie pytania? Ona raczej to żarty obracała. Jak? Na przykład kiedyś jej ktoś zapytał, gdzie ma nogi, ona powiedziała, że do kieszeni schowała. Bardzo sprytne. Już albo, potem cię nikt nie zapytał, albo co? Spytali się, czy w nosek zmarzło. No nie, w nóżki zmarzłam. Okej. Okay. W żart co obracała.